Zobaczcie. O k***a, nacięli. Patrzcie to. Siemaneczko, witajcie, melduje się Seba, czyli wasz ulubiony youtuber. Nie no, żartuję, nie ulubiony. Dla niektórych ulubiony, dziękuję oczywiście za te fajne komentarze, ale to nie o tym. Słuchajcie, zaczynam nowy dzień, dochodzi 4:30 jak prawdziwy rasowy kierowca. Zaczynam o 4:30, no wiadomo, będzie obchód auta. Zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Sam jestem ciekawy, zrobimy takiego vloga. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No co, jak widzicie, bluza, kurczę, na wyjściowo. Lubię tą bluzę, powiem wam, jest troszkę, jest wyprana, jest czyściutka oczywiście. Ma parę lat, ale powiem wam, fajnie nieraz takie ciuchy, wiecie, takie swoje ciuchy mieć, nie? Nie wiem, czy też tak macie, że macie jakieś swoje buty, ileś lat nosicie. Wiadomo, no, nie mówię, że nie są prane, czy coś, nie? Pod tym względem, że takie swoje, po prostu swój ciuch. To jest taki swój ciuch, gdzie tam, wiecie, macie te nowe, ten, ale nie czujecie się tak, jak w takim swoim, przechodzonym, fajnym, a na przykład w takiej bluzie, tak? Gdzieś tutaj, no wiadomo, to biorę głównie do pracy tutaj, tak? No wiadomo, że się idzie, no jakby nie patrzeć, idzie się gdzieś, panie kierowniku, ubrudzić, no także, no nie tylko kurtka BHP. Dobra, nie rozwlekam się, nie nudzę, zobaczymy, co ten dzień przyniesie. Zapraszam, oczywiście kawusia już jest, pyk w kubeczku, także już pół wypite, także już energia przyszła. No i co, zaczynamy kolejny dzień w transporcie międzynarodowym. Dobra, ok, pójdziemy najpierw śmiecie wyrzucić, lampeczka już jest, bo to obchód, wiadomo, zawsze rano robimy obchód, czy ja robię, a wy ze mną, nie? No to chodźcie, zobaczymy, co tam słychać, ale mówię, najpierw śmiecie, pokażę wam parking i będziemy zaczynać pracę. O, jest kosz, no, także widzicie, fajna aira. Coś się wrzuca, że nie, no to tutaj zostawimy. Jest kosz zapchany. O, tam jest stacja, no jest taka fajna. Fajnie się stoi, powiem wam, jak jest miejsce i tego. Są sanitariaty jakieś tam, jakiegoś tam typu, prawda? No ale wiecie, Francja, nie, no to sami wiecie, co mnie spotkało. I nie tylko mnie, czyli wtedy była to kradzież, no nieprzyjemna sytuacja. Ale wiecie, może to tylko było, minęło, jak to się mówi. Zobaczcie, jaka ładna fura umyta. Czyste auto reprezentuje kierowcę, tak? Dobra, patrzymy dalej. Chociaż nie mówię, bo nieraz człowiek umyje, a za chwilę już jest brudne, nie? Sami wiecie, jak to jest, co będę wam mówił. Ja szkoda myć nawet, naprawdę. Ale tutaj sprawdzamy teraz to zabezpieczenie. Musimy się cofnąć. Ok. Jest ok. O kuźwa, zobaczcie. O kuźwa, nacięli. To są nieroby pieprzone. Człowiek pracuje uczciwie i tu jeszcze ci przyjdą, ci kuźwa natną. Ale jestem, wkurzyłem się trochę, powiem wam, widzicie? Francja, zaraz zobaczymy dokładnie, gdzie stoję. To w ogóle to oznaczę, bo widzicie, już jest temat, tak? No, miałem dzisiaj takiego vloga zrobić, ale widzę, że chyba to będzie temat główny dzisiejszego odcinka. Standardowo budzimy Renatkę. Dzień dobry, Renatko. Wiecie, no nie można się też... Nic się nie stało, na szczęście. Już Renatko, na spokojnie cię budzę, nie denerwuj się, wszystko gra. Okej. Okay. No, zaparowane trochę. O, jeszcze widzicie, takie urządzenie jest na Francji, jak przy okazji całej tej akcji. No co, pokażę wam tutaj. Pyk, podłączamy i to jest na Francji na przykład, nie? No, na różne kraje nagram jakiś odcinek taki o takich tutaj urządzeniach do opłat, nie? Także na spokojnie, no. Nie, to jedziemy, słuchajcie, na Francję, ale widzicie, zobaczcie, kuźwa, nie? Jacy są ludzie na świecie, no, człowiek jest uczciwy, pracuje, płaci kuźwa podatki. A to kuźwa przyjdzie taki. Dobra, moi drodzy, łyk kawki jeszcze. Pasy zapiąty.
No i lecimy, no ale wiecie, kurwa, nie jestem jakiś przeszczęśliwy z tego względu, że jak widzieliście, jest plandeka nacięta, nie? I powiem wam, no kuźwa, żeby człowiek naprawdę jeździł i się martwił, że go kuźwa okradną. I to wiecie, że tu nie chodzi tylko o tą kabinę, tak, która była, którą widzieliście na tym odcinku, że mi weszli do kabiny. No to była masakra też, nie? No ale ogólnie wiecie, mi też jako pracownikowi też się martwię, tak, no kuźwa o towar, pracuję w tej firmie, żeby firma też nie była okradana, tak? No wiecie, to nie jest tak, że tylko ja i bo mi się wkradli, bo to, ale też o, tak jak tutaj widzicie na naczepy, tak, jest to ubezpieczone i tak dalej, ale wiecie co? Nie jest to przyjemna sytuacja, kiedy naprawdę, kurde, no stoicie, niby są lampy, kamery, stacja, wszystko, niby jesteście w cywilizowanym kraju, tak? Dobrze rozwiniętym, bogatym, a kuźwa, zachowania tu są, powiem wam, te takie kradzieże, to mi się kojarzy, jak były w latach 90., o których też słyszałem właśnie, że gaz dawali do ciężarówki, że kierowca spał i tak dalej, okradali po prostu, to było w latach 90., kurwa, nie, gdzie takie te prostactwo takie, te gangsterskie, jak to się mówi, powychodziło i tak się zarabiali na takich po prostu prymitywnych rzeczach, nie? A tu widzicie, XXI wiek, no i tak dalej, zachód, no, szkoda gadać, łapy padają, nie? No, ale tak ogólnie, moi drodzy, żeby nie było tak niepozytywnie, no bo wiecie, no nic się nie stało, na szczęście nic nie ukradli. Oczywiście ja to do firmy zgłoszę, wszystko się zgłasza, tak? Każde usterki i tak dalej, czy takie te, no bo to jest, mam tutaj takie taśmy, że to pokleję po prostu później, ale suma summarum, jak to się mówi, no nic się nie stało, także spoko loko, nie, gorzej jakby, kurde, naprawdę, no różnie to jest, tak, różnie to, kurczę, bywa. Jedziemy docelowo do Hiszpanii, no może się pokaże na czerwono, a kurde, jak w tym, w piekle, nie, dobra. Więc słuchajcie, słyszałem taką historię, kurde, takiego starego kierowcy, gdzieś tam, wiecie, na internetach, jak się tam ogląda różnych kierowców, był wywiad z takim starszym, już, kurde, kierowcą bardzo fajnym, widać z buzi, z mowy. No i, kurde, opowiadał, jak we Francji właśnie, we Francji, lat temu to było ze 20, 15, kurde, to był stary kierowca, już chyba 40 lat jeździł. I mu całą ciężarówkę, jak to się mówi, tira, tak, tego tira mu rąbnęli opon. Normalnie opony mu zarąbali. 1000 opon było, czy nawet więcej, nowych opon. Rozumiecie, też go uśpili. No i wezwał potem policję, nie? No bo wiadomo, to kurde jest to konkretne, tak? Konkretne zdarzenie. Trzeba to wszystko udokumentować i tak dalej. No więc z tymi policjantami, wiecie, to nie jest teraz mój hejt na Francję czy na coś. Tak jak wam zawsze mówię, no to staram się być obiektywny, tak? Tylko stwierdzam fakty, tak? Widzieliście, była nacięta naczepa. Jest i była próba, patrzeli po prostu, co w środku mam, nie? No, papier, chyba papieru toaletowego mi nie brakowało, bo nie zabrali ani rolki. No ale do rzeczy, no i ten stary kierowca właśnie pojadał jak na żandarmerię to zgłosił. Słuchajcie, zgłosił to na żandarmerię, przyjechał oczywiście żandarmeria po godzinach, no bo okradli go w nocy późno. I ten, no i on mówi, i on się pyta, jak to tam z tym, żeby to odzyskać, nie, te opony i tak dalej, czy złapią? A oni mu powiedzieli, ci żandarmi, że po prostu, że to jest mało prawdopodobne, żeby oni odzyskali. Słuchajcie, mało prawdopodobne, żeby odzyskali 1000 opon. To już na samym początku skreślili tak sprawę, że wiesz, nie odzyskamy tego, nie wie pan tego. Wiadomo, to nie była kierowcy ta wina, czy nie było obciążone kosztami, ale stres na pewno był. Ale mówi, no to jak? On mówi, dopiero jak się te gangi, mówi, pokłócą ze sobą, ten żandarm mu mówi, jak te gangi się pokłócą, to wtedy jest szansa, że po prostu jeden drugiego tam sprzeda i te opony gdzieś znajdą. Dobrze widzicie, bo takie prawo. Także w Francji ten brak ochrony kierowców, to nie tylko, bo oczywiście chodzi tutaj o naszych, tego Polaków, to nie jest żaden rasizm, ale to już jest od wielu, wielu lat takie podejście do przestrzegania prawa. No i się nam rozjaśniło, moi drodzy, ale powiem wam, jest naprawdę pięknie.
bardzo piękne widoki. Za to też, wiecie co, ten zawód lubię, bo nie mogę powiedzieć, że kocham, ale lubię ten zawód właśnie ze względu na te krajobrazy, w ogóle na taki klimat fajny, tak? No jest naprawdę, no wiadomo, wy tego nie odczujecie, tak? Ale ja zwracam uwagę na takie rzeczy. Klimat właśnie tutaj, kurde, jak się jeździ, gdzie się jeździ, tak samo jak i klimat pracy, wiadomo, klimat pracy też jest ważny, nie tylko pieniądze. No, ale kurczę, a propos, no naprawdę pięknie, przypomina mi się czas, jak na busie pracowałem. No, bo piszecie do mnie, kurczę, dokończę, się pokażę. Piszecie do mnie tam, o, tam na Francję, kurczę, daj spokój, syf, to nie, nie, Francja nie jest ogólnie złym krajem, no tylko jak, wiecie, jak jest takie walnięcie, że jest kradzież, tak, no to jest głośno, tak, no bo, kurde, no nie oszukujmy się, w Polsce też już słyszałem o, że się wkradają do ciężarówek gdzieś tam, znaczy bardziej na czepy może, nie, już, no, ale ten, ale ogólnie Francja naprawdę jest przyjemnym krajem do jazdy i tu jadę teraz sobie, jedziemy sobie N-kom, N79, jest przyjemnie, tak, i piszecie, a propos, piszecie do mnie, przyjdź do mnie do pracy, przyjeźdź do Irlandii, to tu piszecie, żebym tam, dziękuję za to oczywiście. Słuchajcie, taka nacięta plandeka, to jest też zniszczenie, tak? To jest zniszczony element, który pracuje w firmie, jest narzędziem, bo ciężarówka jest narzędziem pracy moim, ale też i firmy, tak? Jest gdzieś tam w leasingu, czy już po leasingu, nie wiem, jak to z tą. Ale jest tak zniszczona, jest nacięta plandeka, już nie jest tej samej, w tej samej formie, w której była. No także to nie są przyjemne rzeczy, tak? No, ani śmieszne, tak naprawdę, nie? No, także a propos co, no, jak mi się coś przypomni, słuchajcie, jeszcze z takich historii gdzieś, gdzie oglądałem lub słuchałem, gdzie kogoś tam okradli, gdziekolwiek, bo to nie chodzi o tą Francję, to wam jeszcze powiem, a póki co zobaczcie, jakie tu są piękne widoki. Moi drodzy, co? Stoliliśmy sobie. Jesteśmy na pauzie. Tak to wygląda. Byłem umyć kubeczek. Jak kogoś to interesuje. No, ale ten. No, takie życie widzicie. Trzeba kubek po kawie umyć. Tam jest łazienka. Fajne są te strefy we Francji, ale widzicie. Nieraz, kurczę, no, zdarzają się takie dziwne akcje. Tak to już mówiłem w latach 90. w Polsce. No nie, nie wiem, czy cieli na czepy, ale kieruj się na zachód. Gaz dawali do kabin, także dobra, zaraz zobaczymy to nacięcie w dzień, jak to wygląda. O, już widzicie? Patrzcie, jak się świeci, kuźwa. Dobra, nawet nie będę tu obracał kamery może. O, patrzcie. No jest trochę, nie? O, co syn nie robi, cholerne. No więc, moi drodzy, podsumowując, reasumując, co będzie pozytywnie, trzeba zakończyć, kurczę, dzisiaj, no nie dzień, bo przejechałem 4 ponad godzinki, jeszcze polecę 4,5, tak na dziesiątkę może do dziewiątki, zobaczymy jak zejdzie, fajnie schodzi, bo jest tylko 650 km, lubię tutaj jeździć tą stroną Francji, ale do rzeczy, budzę się rano, widzicie, budzę się rano, nacięta naczepa, kurczę, balans, człowiek pracuje, tu firma ma stratę, tak, jakąś, bo wierzcie mi, no, naczepa, no, niszczy się takie coś, tak, niszczy się taka naczepa, nic nie zabrali, zobaczyli, że jest papier toaletowy, no, widocznie im nie brakował, tak, nie wzięli, na pewno by to były buty albo coś, żeby coś cenniejszego, to podejrzewam, żeby była akcja. No i co wam jeszcze powiem, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka, zapraszam oczywiście na kolejne. Jedziemy z tymi YouTubami, jest myślę coraz lepiej. No i co? Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrówka.